Witam serdecznie. Dzisiaj pokażemy Wam ćwiczenia, jakie zaprezentują nam Franek i Marysia. Pamiętajmy o tym, żeby ćwiczyć codziennie i staramy się o takiej samej porze. Oczywiście nigdy po jedzonku, więc po posiłku odpoczywamy, potem dopiero ćwiczymy. Jeżeli się uda, zachowajmy taką kolejność, jaką dzisiaj tu pokażemy. Zapraszam do ćwiczeń. Poproszę Marysia do przodu na matę, Franek zapraszam z boku. I pierwsze ćwiczenie. Kładziemy się na pleckach. Na pleckach, czyli leżenie tyłem. Kładziemy rączki wzdłuż tułowia. Nóżki zgięte, bardzo dobrze. Pilnujemy, żeby były równo nóżki, oba kolanka razem złączone. Super. I pierwsze ćwiczenie. Rowerek, czyli duże kółeczka. Stopami do sufitu, duże kółeczka. Proszę, kręcimy. Wysoko, wysoko, wysoko. Duże kółeczka. Bardzo dobrze. Łapki wzdłuż, dłonie leżą oparte. Tak jest. I dość. Nóżki zgięte, opuszczamy na matę. No to następne ćwiczenie, jakie mamy. Teraz dłonie opieramy o uda swoje. Dłonie na udka kładziemy. Tak jest. I staramy się. Główka patrzy wysoko w sufit, a rączki przesuwamy jak najdalej do kolanek. Unosimy, odrywamy tułów od materacyka. Proszę. Hop. Jedziemy, jedziemy, sięgamy, ale główkę podnosimy. Podnosimy główkę, tylko patrzymy wysoko. Franek bardziej płasko głowa, troszkę patrz w sufit, nie na kolanka. Super. I opuszczamy. I jeszcze raz powtórzymy. Proszę. Jedziemy. Dobrze. Pięknie. I opuszczamy. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Poproszę, żebyście stopy złączyli podeszwami do siebie i kolanka luźno opuszczamy. Obie dłonie splatamy. Troszkę niżej, proste łokcie. I teraz wykonujemy skłon tułowia do przodu, czyli rączki starają się iść w kierunku naszych stóp, a główka patrzy w sufit. Proszę, odrywamy tułów, hop, główka patrzy, patrzy i opuszczam. Jeszcze raz powtarzamy, idziemy do góry, liczymy, a raz, dwa, trzy, opuszczamy, dobrze. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Rączki wzdłuż tułowia. Nóżki łączymy. Dobrze. Teraz rączki układamy w taki świecznik, czyli zginamy łokcie. Kładziemy dłonie na wysokości główki. Marysiu, troszkę wyżej. I połóżcie swobodnie ręce. O właśnie. Bardzo dobrze. I teraz w tej pozycji robimy ćwiczenie. Ściągamy pośladki, unosimy biodra do góry. Patrzymy przed siebie. Trzymamy w górze, liczymy raz, dwa, trzy. Powolutku opuszczamy. I jeszcze raz. Do góry. I raz, dwa, trzy. Powolutku opuszczamy. I jeszcze raz spróbujemy. Proszę, do góry. Hop, miednica. Trzymamy. Raz, dwa, trzy. I powolutku krąg po kręgu opuszczamy. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Poproszę, żebyście spletli teraz dłonie, pod głową ułożyli. Nóżki zostają zgięte, ale w lekkim rozkroku. Stópki. Stópki rozchylamy troszkę, troszkę mniejszy kąt zgięcia. O, bardzo dobrze. Marysia w porządku, równiutko, super. I teraz wykonujemy taki skręt, czyli staramy się, żeby prawe kolano spotkało się z lewym łokciem nad brzuszkiem. Proszę, próbujemy. Bardzo dobrze. Super. I wracamy. I zmiana. Znów lewy łokieć, prawe kolanko. Dobrze, Franuś, ładny skręt miał być, tak? Staramy się, ciągnij łokietek, ciągnij. Mniej nóżkę, a bardziej łokieć. Wracamy. Prawy z lewym kolankiem.
Dobrze, wracamy. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Ręce układamy do boku, proste w łokciach. Kąt prosty, dobrze, między tułowiem a ramieniem. Teraz oba kolanka staramy się położyć na jedną stronę, ale nie dotykamy ziemi i staramy się, żeby nam się łopatki nie oderwały od maty. Dobrze? Próbujemy. Proszę, kolanka na prawą stronę, stópki leżą. Poczekaj, wracamy. Jeszcze raz, stópki leżą. I teraz oba kolanka, proszę. Starasz się jak najdalej, tak żeby się nie oderwała łopatka. Super, Marysiu. I wracamy. I w drugą stronę staramy się oba kolanka jak najdalej wychylić. I wracamy. Jeden płynny ruch, dobrze? I znów. W prawą stronę. Trzymamy chwilkę i wracamy. To były ćwiczenia w leżeniu tyłem. Teraz przechodzimy do leżenia przodem, czyli na brzuchu. Poproszę Was, żebyście położyli się teraz na brzuszku. Układamy rączki do góry wyprostowane. Główkę opieramy czółkiem o matę. Marysiu, suń sobie, będzie Ci przyjemniej. Jeszcze, tak żeby czółko było oparte o matę. Bardzo dobrze. Piętki trzymamy razem. Główka oparta czołem, jak już mówiłam. I obie rączki unosimy do góry, odrywamy od podłoża, ale główki nie odrywamy. Dobrze? Proszę, obie rączki do góry, proste w łokciach. Marysia, czółko, nie skręcaj się. Dobrze. I opuszczamy. I jeszcze raz unosimy, Marysiu, piętki razem i opuszczamy. I jeszcze raz unosimy ręce do góry. Możemy policzyć do trzech. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. I jeszcze raz powtórzymy ćwiczenie. Rączki do góry. Prosty franek, lewa ręka. Lewa, prostuj w łokciu, super. I opuszczamy. I dość. Teraz obie nóżki będziemy unosić do góry. Tak, czyli złączone piętki splecione razem. O, tak jest. I teraz obie nóżki. Ściągamy pośladeczki, proste w kolanach, obie nóżki. Unosimy do góry. Hop, troszkę odrywamy od. Proste franuś kolanka. Proste kolanka, całe nóżki. Pięknie. Trzymasz. I opuszczam. I jeszcze raz próbujemy. I opuszczamy. I jeszcze raz. I opuszczamy. Ręce splecione pod brodą układamy. Pod buziaczkiem. Czółko oparte o materacyk. Super. Bardzo dobrze. Teraz nóżki zginamy w kolanach. I teraz ściągamy pośladki. Próbujemy oderwać kolana od maty. Ściągamy pośladeczki. Próbujemy oderwać. Super. I opuszczamy. Staramy się policzyć do trzech. Dobra, jeszcze raz. Hop do góry. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Franek, troszkę prawy łokieć do góry. Prawy. O, super. I jeszcze raz. Do góry unosimy. Raz, dwa, trzy, opuszczamy i dość. Teraz odrywamy tułów od podłoża, tak? Czyli robimy taki skłon do tyłu tułowia. Tylko płasko stópki, piętki nadal razem, bardzo dobrze. I tak jakbyście chcieli foczkę do tyłu, tylko rączki odrywamy razem z tułowiem. Proszę, hop do tyłu skłon. Marysia, nóżki leżą, Franek, nóżki leżą. Starajcie się, żeby nóżki leżały. O,
sama góra teraz pracuje. Dobrze, tylko Franek, patrz bardziej w podłogę. Nie pod naszej łapki. Franuś jeszcze w podłogę. Bardziej płasko głowa. Super. I opuszczamy. Och, ciężkie to było, co? I jeszcze raz. Powtarzamy piętki razem. I hop do tyłu. Skłon do tyłu. Nóżki oparte. Tylko góra pracuje. Franek bardziej w podłogę patrzysz. Marysia też. Troszkę w dół. Główka w dół. Do trzech opuszczamy. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Piętki nadal razem trzymamy. Rączki splecione pod czołem. I odrywamy tułów od podłoża, czyli wykonujemy lekki skłon do tyłu, tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Proszę, hop do góry. Teraz ściągamy łopatki i łokcie dotykają do naszego tułowia. Czyli w takie ściągamy w skrzydełka. O, właśnie, świetnie. Ale główka patrzy w podłoże. Franuś, w dół patrzy główka. Pięknie. I do góry pod czółko z powrotem rączki wędrują. I opuszczamy. Pięty razem cały czas trzymamy. I jeszcze raz. Proszę, do góry unosimy, odrywamy głowę, przyciągamy łokcie do naszego ciała. Troszkę, Marysiu, niżej łokietki. Super. I wracamy. Opuszczamy. Pięty razem, przypominam. Franek, piętki. I jeszcze raz. Skłon do tyłu. Odrywamy. Rączki przenosimy do tułowia. Raz, dwa, trzy. Wracamy pod czoło. Opuszczamy. I jeszcze raz. Do tyłu skłon. Rączki przenosimy do tułowia, łokcie. Pod czoło wracamy. I opuszczamy. Pamiętajcie, pięty razem. Franek, głowa patrzy w dół, w ziemię, dobrze? Nie zadzieramy główki. To jeszcze raz spróbujemy. I proszę, do góry hop. Franek, bardziej głowa patrzy w matę. I ściągamy łopatki, łokcie do tułowia. I wracają rączki pod czółko. Opuszczamy dość. W kolejnym ćwiczeniu zmieniamy pozycję. Układamy się w leżeniu bokiem, czyli kładziemy się na lewy boczek. Rączkę układamy wygodnie pod główkę. Prawa ręka będzie wzdłuż tułowia. Na bioderko. O, tak. Proste plecki. Nóżki zgięte pod kątem 90 stopni. Troszkę do tyłu główka. Nie. O, tak. Super. Bardzo dobrze. I teraz ćwiczenie polega na tym, że staramy się oderwać kolanko, czyli robimy taki rozkrok. Hop, nóżka zewnętrzna do góry, opuszczamy. I znów powtarzamy do góry, stópki są cały czas razem, a tylko kolanka nam się rozłączają. Odwodzimy nóżkę do boczku i wracamy. I do góry, hop. Trzymamy. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Tam jest troszkę rączka. I wraca kolanko do kolanka. O. I jeszcze raz próbujemy. Kolanko hop do góry. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. I jeszcze raz powtarzamy. Nóżka do góry hop. Raz, dwa, trzy. Opuszczam. Dobrze, powtórzmy jeszcze raz to ćwiczenie, tylko postarajcie się jak najbardziej unieść tą nóżkę do góry, dobra? I jeszcze raz hop do góry. Raz, dwa, trzy. Franuś, jeszcze troszkę, jeszcze. Ale nie przekręcamy się. Leżysz prościutko, sama nóżka. I opuszczam. Dobrze. I dość. Oczywiście nie zapominamy o drugim boku, czyli zmieniamy. Kładziemy się na prawym boczku i główki w moją stronę. Super. Układamy się ponownie. Plecki proste.
Główka patrzy przed siebie, rączka wygodnie, kolanka razem, kąt prosty, super. I rączka wzdłuż tułowia, dobrze, leży sobie na bioderku swobodnie. I staramy się, nóżka zewnętrzna, hop do góry, trzymamy, raz, dwa, trzy, opuszczamy. I jeszcze raz, na zewnątrz kolanko, hop do góry, raz, dwa, trzy, opuszczamy. I dość. Do kolejnego ćwiczenia będziemy potrzebowali krzesło oraz poduszkę. Franek, poproszę o poduszkę. Dziękuję. Plecki ściągnięte, łopatki wyprostowane. Plecki nie unosimy, barków, rączki wzdłuż tułowia. Nóżki zgięte swobodnie. Umieszczamy poduszkę między stopami. Proszę, unosimy nóżki do góry, prostujemy kolanka. Trzymamy mocno poduszkę, żeby nam nie uciekła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lekko rozluźnij nóżki tak, żeby ona miała możliwość się ruszyć, ale nam nie uciekła. Super. I znów ją łapiemy i opuszczamy. W porządku? Dobrze, to jeszcze raz spróbujemy. I mocno łapiemy poduszkę między nóżki. Prostujemy w kolankach, trzymasz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzymamy cały czas pozycję, lekko staramy się rozluźnić nóżki. I znów łapiemy poduszkę mocno, opuszczamy, zginamy kolanka. Bardzo dobrze. Do następnego ćwiczenia będziemy potrzebować piłki. Poproszę Franku, żebyś wstał. Stajemy sobie boczkiem do mnie, bardzo dobrze. Lekki rozkrok, nóżki w lekkim, o nie, za duże, za duże, jeszcze troszkę mniejsze, super. Plecki proste, łopatki ściągnięte, wspaniale. Rączki łączymy tak, jakbyś chciał chwycić tą piłkę, ale jej nie trzymasz. Razem łapki, razem, razem, złącz, złącz łapki. I paluszki, hop, z pleciem. A tu nie wypychamy, tu prościutko. A tu, zobacz, tu bareczki do tyłu, a brzuszek wciągnięty. O, pięknie, trochę tu, trochę luz. Dobrze. I teraz tak, nóżkę, piłeczkę trzymamy między nóżkami. Hops, w porządku. Trzymasz, nie ucieknie? Dobrze. I teraz wykonujesz przysiad taki, żeby ta piłeczka nie uciekła, a z kolei kolanka nie wyjechały za paluszki, czyli pupa mocno do tyłu. Nie? Bardziej pupa do tyłu, główka przed, bardziej, o, o, jeszcze, jeszcze, nie, 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 bo już kolanka wyjeżdżają. O, tak, proste plecki, łopateczki ściągnięte, rączki bardziej przed siebie, super. I wracamy. I jeszcze raz próbujemy. Tak, i hop, przysiad, nie, pupa bardziej do tyłu, kolanka. Dobrze, łopatki, swobodniej kark, swobodnie, nie, nie, bo nam kaczorek wychodzi, o, a łapki troszkę przed siebie, trzymamy i wracamy, super, łopatki, pamiętaj, tu ściągnięte bareczki do tyłu, łapki i proszę, robimy przysiad, pupa do tyłu, świetnie, Franek, teraz rewelacja. I wracamy, hop, i dość, bardzo dobrze. Teraz zaprezentujemy ćwiczenia stóp. Nie musicie ich wszystkich wykonywać danego dnia. Do poprzedniego zestawu ćwiczeń dołączamy przynajmniej jedno z nich. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, aby umieścić klocki leżące na podłodze w miseczce. Poproszę cię, Marysiu, łapiemy stopą klocuszek i staramy się go przełożyć do miseczki. Świetnie. I resztę klocków poproszę, żebyś też wrzuciła. Najpierw wykonuje to jedna stopa, później zmienimy drugą nogę. Druga stopa będzie ćwiczyła. A dla Franka teraz zadanie. Turlamy piłeczkę. Najpierw pomasujemy sobie stopę, czyli kładziemy stopę na piłeczce. I przemieszczamy ją do przodu, do tyłu. Tak, jakbyśmy sobie masowali stópkę.
Teraz zaczynamy kręcić na piłeczce kółeczka. Paluszki ruszają się tak, żeby piłeczka rysowała kółeczka. I teraz staramy się maszerować z tą piłką, delikatnie ją popychając od nóżki do nóżki. I wracasz do tyłu. Jak na boisku piłkarskim. Bardzo dobrze. Dobrze, kolejne ćwiczenie, które wykonamy wszyscy. Rączki wzdłuż tułowia, łopatki ściągnięte, brzuszki wciągnięte. I proszę, wspinamy się na palce, wysoko rośniemy. I opuszczamy piętki. I jeszcze raz. Hop do góry. I opuszczamy. I jeszcze raz powtarzamy ćwiczenie. Piętki razem. I dość. Dziękujemy. Przypominam, że możemy wykorzystać piłkę do siedzenia w domu, przy chociażby odrabianiu lekcji. Pamiętamy tylko, żeby nóżki były zgięte pod kątem prostym i pełne stopy oparte o podłoże. Dziękujemy za wspólne ćwiczenia. Do zobaczenia. W danym dniu po zakończeniu ćwiczeń wklej znaczek w odpowiednim miejscu dziennika ćwiczeń. Po 9 tygodniach ćwiczeń zaplanuj wizytę kontrolną u lekarza. Na co dzień zastąp krzesło dużą piłką terapeutyczną. Jej wielkość należy dobrać odpowiednio do wzrostu, tak by kolana pozostały ugięte pod kątem 90 stopni, a całe stopy były oparte na podłożu.